aluzjami do wydarzeń historycznych, gdzie czyni cuda, wyzwalając Żydów z Egiptu, przez właśnie przeprowadzając ich przez morze i przez pustynię, czyli przez wodę i rogi. Przez te metafory się chcę powiedzieć, że jestem w stanie, a nie tylko w stanie, ale również w chęci robienia w waszym życiu czegoś, do czego człowiek nie jest zdolny, czyli wielkich dzieł. W psalmie, który śpiewaliśmy, to jest psalm 126, właściwie ta idea jest kontynuowana, ale nie do końca. Bo śpiewaliśmy takie słowa: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. To już jest nasza konstatacja. Ciekawy jestem, czy Państwo śpiewaliście to świadomie. Czy potrafiliście ponazywać, jakie to wielkie rzeczy uczynił dla nas Bóg w przeszłości? Ten, który napisał ten psalm, załóżmy król Dawid, on wiedział, jakie rzeczy. On potrafił je ponazywać. Byłem wielkim w mojej rodzinie, byłem ósmym, najmłodszym synem. Często w pogardzie ze strony najbliższych. Pan swym owcem, a teraz jestem królem nad Izraelem. I dokonało się to w bardzo krótkim czasie, ta katapulta. I zrobił to Bóg. I teraz moi bracia są nikim, a jestem nad nim. Nawet mój tata jest potężny. I on pisze takie słowa: gdy Pan odmienił los z Sionu, czyli między innymi mój los, pisze Dawid, to wydawało nam się, że śnimy. Usta nasze drgały śmiechu. Ha, 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 ha. A język śpiewał z radości. La, 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 la. Potem Dawid mówi, że czasami Bóg robi tak potężne rzeczy w jego życiu, że widzą to sąsiedzi. Gdy pisze: mówiono wtedy między narodami, tymi ościennymi, wielkie rzeczy im, czyli Żydom, Pan uczynił. Bo rzeczywiście Pan uczynił nam wielkie rzeczy i ogarnęła nas radość, a tych sąsiadów może zazdrość. No cóż. Ale jednocześnie ten psalm pokazuje, że Dawid spodziewa się jeszcze większych rzeczy, aniżeli te, które dotąd. Bo pisze: odmień znowu nasz los o Pana. Znowu i znowu. Więcej, więcej. Jeszcze, jeszcze. Aby było tak, że ci, którzy teraz we łzach siedzą, w przyszłości dzięki Tobie rządź będą w radości. Obecnie oni idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew. Pomóż, aby gdy wracać będą, z radością to czynili, niosąc pełne cnoty. W moim życiu Bóg wielokroć mi pomagał, 3 razy interweniował, zmieniając jak gdyby koleje mojego życia w sposób dla mnie nieoczekiwany, oczywiście też nie zaplanowany. 1 raz, gdy mnie nawracał, było to, gdy miałem 15 lat i się tego nie spodziewałem. Ponieważ wydawało mi się, że wszystko jest ok, albowiem chodziłem co tydzień do kościoła, a także spowiadałem się, gdy matka przypomniała w 1 piątki miesiąca i było mi z tym dobrze. Natomiast Bóg wiedział, że jest coś więcej i poprzez księdza, który wcale nie był świątobliwy, wręcz był grzesznikiem, bo był alkoholikiem, a więc dużo nim słabym, ale z tej strony życzliwym dla ludzkości, dlatego poznańska wiara go lubiła. Otóż właśnie przez tego księdza Bóg zaproponował mi coś więcej, a ja jeszcze nie wiedząc, że to Bóg, a myśląc, że to ksiądz, powiedziałem swoim młodzieńcom tak. I to była najważniejsza rozmowa życia, choć wyglądała bardzo zwyczajnie i bardzo prozaicznie. Ale po latach dopiero skonstatowałem, że to był Bóg, a wtedy tego jeszcze nie wiedziałem. Po raz drugi Bóg zmienił moje życie, gdy byłem diakonem już w Krakowie.
są bardzo daleko. Właśnie tam na tych stepach szerokich, których okiem cokolwiek nawet nijak nie zmierzyć, mogę robić, co chciał, a między innymi, co chciał on. I tak właśnie powstało dzieło mojego życia, czyli Szkoła Życia Chrześcijańskiego Ewangelizacji Świętej Marii. To są cyklicznie powtarzające się 4 razy w ciągu roku, najczęściej weekendowo. Rekolekcje, jest to formacja dla ludzi dorosłych 18+, aż do 118. Która to formacja trwa 8 lat? No i jeden słowo zaczęłam robić taką oto szkołę. Ona zaczęła się cieszyć dużą popularnością na Ukrainie. I wkrótce zaczęła inni kontrolować swoje firmy w innych krajach. I obecnie szkoła ta operuje od Uzbekistanu aż przez Europę Wschodnią, kraje byłego ZSRR, przez Europę Centralną, Północną i Południową, Zachodnią, aż do Stanów Zjednoczonych. I trwają rozmowy azjatyckie już oraz rozmowy afrykańskie. No i to właśnie dzięki temu, że pozwoliłem sobie stracić Polskę, ja nie chciałem z Polski wyjeżdżać, ale pozwoliłem, żeby Jezus mnie poprowadził, no to właśnie ta szkoła mogła powstać. A po paru latach, gdzieś po około 3 latach, Jezus pozwolił mi też wrócić do Polski poprzez tę szkołę, poprzez tej filii. Ja w Polsce w tej chwili już mam 25 filii. Jedną z nich jest właśnie filia tutaj w Głogowie, dzięki Ojcu Proboszczowi. Tak więc zapraszam Państwa też na tę szkołę. I w tej chwili moja praca w Polsce, pomimo że nie mieszkam w Polsce i nie pracuję w Polsce, poprzez tę szkołę, poprzez tych posługujących, w Polsce robię i dla Polaków robię więcej w planie socjologicznym, aniżeli moi współbracia, którzy wtedy w Polsce zostali. A więc Bóg zabrał mi Polskę, teraz ją zwrócił i sprawił, że bardziej mogę być teraz w Polsce, nie będąc w Polsce, aniżeli byłbym w Polsce, będąc w Polsce. Takie oto paradoksy. Teraz wejdźmy do drugiego czytania, czyli do Filipa, 3 rozdziału listu apostoła Pawła, w którym on dzieli się swoją fascynacją osobą Jezusa, Boga i człowieka. I on mówi, że mówi o swojej fascynacji, o swojej miłości. I mówi, że ze względu na tę miłość jego interesuje w życiu tylko Jezus. Only Jesus. Tylko Jezus. I że wszystko, co mnie prowadzi do Jezusa, choćby było dobre, nawet religijne i duchowe, wybaczcie za takie słowo, on polega. On to odrzuca. On to traktuje jako śmieć, jako gnój. W oryginalnej wersji chyba Jakuba Wójka jest gnój. Ale w oryginalnej wersji jest jeszcze bardziej dosadny, wręcz wulgarny. Czyli on mówi, że odrzuca to, chcę powiedzieć, z taką emfazą, która podkreśla, że on odrzuca to wręcz tak też z takimi emocjami, to totalnie coś, co dyskredytuje, choć to coś jest dobre. Dlaczego? Bo nie prowadzi go do Jezusa. Więc dużo jest dobrych rzeczy, ale skoro nie prowadzą do Jezusa, odrzuca i zajmuje się tylko tymi rzeczami, które do Jezusa prowadzą. I mówi o tym, że nie tylko odrzuca, ale również mówi o tym, że pędzi. Czyli i odrzuca, i pędzi. Notabene to pierwsze, to są dwa czasowniki Pawłowe. Odrzucać i pędzić, gdy chodzi o poznawanie Jezusa. A gdy chodzi o pierwsze to czytanie z Izajasza, które mówiło o inicjatywie Boga, to jeżeli by jest tę ideę zczasownikować, to trzeba było podać takie oto czasowniki. Czekać na Pana. Czyli życie duchowe polega na czekaniu na Pana. A gdy już Pan coś inicjuje, przychodzi, nawiedza Cię, to wtedy na przypatrywaniu się, co łaska robi, którędy prowadzi. Nawet bardziej trzeba przypatrywać się, aniżeli kooperować.
po tym, jak mnie nawrócił, a ja częściowo się nawróciłem, ja poznawałem myślnik, doświadczałem myślnik, syciłem się, osoczowałem się Jezusem, przede wszystkim na modlitwie osobistej. Jako 15-letni szczur miałem codziennie jakąś tam takie rendezvous, taką audiencję, gdzie siadałem, zamykałem oczy i medytowałem, rozmawiałem, milczałem, odpoczywałem, siedziałem po bezkości. Po prostu spotykałem się z moim Panem. I to mogło trwać 5 minut, mogło trwać 30 minut. Oprócz tego starałem się cały dzień, z rano, wieczorem, non-stop przebywałem w Jego obecności, konstatując to, pamiętając o Nim. Wszystko robiąc dla Niego, wszystko robiąc z Nim. Cały w ten sposób dzień stawał się chodzeniem za Nim. A więc stało się taką swego rodzaju przygodą. Oprócz tego Eucharystę zacząłem biegać do kościoła. Od 15 do 19 roku życia, czyli do mojego wstąpienia do zakonu, nie opuściłem ani jednego dnia bez komunii świętej. Albo rano w już rusza, a jak nie zdążyłem, to jeszcze o 21 na rynku Wileckim w Poznaniu po krótkim apelu jasnogórskim Pana w komunii rozdawałem. Przybiegałem, połykałem. Jednoczyłem się. Nie dlatego, żebym sobie postanowił, bo nie robiłem takiej pracy nad sobą, ale dlatego, żeby nie ciągnęło jak magnesy. To robił Pan we mnie. A ja się temu przypatrywałem i poddawałem się. I to była rozkosz, to była rytas. Oprócz tego nie chciałem żyć grzechu, ciężki czy lekki. Więc gdy stwierdzałem, że już jest za dużo tych grzechów, to szedłem do spowiedzi, nie czekając na niedzielę, nie czekając na poszukiwanie miesiąca. Oprócz tego połykałem Biblię i literaturę religijną i szukałem tych, co robią to samo, aby się dzielić, bo co dwie głowy to nie jedna. To jest rekolekcja. Stąd, proszę Państwa, jeżeli macie taki głód Boga, takie pragnienie, poznawanie, jak Paweł, no to szukajcie, bo macie w tej parafii dobrych księży, macie dużo grup tutaj, dużo ofert, mówiąc brzydko, dużo propozycji, mówiąc już mniej brzydko, dużo łask macie, mówiąc już normalnym językiem. Dlatego korzystajcie z tego. Wkrótce w kwietniu, powiedział że ojciec proboszcz, rozpocznie się tutaj tak zwane seminarium wiary, to są tygodniowe spotkania. To jest taki jakby klub, w którym możesz przyjść bardziej w sposób oryginalny, taki niezwykły troszeczkę, poznawać Jezusa. To powinno was interesować. To powinno was interesować. Bardziej niż cokolwiek innego. Wszystko inne to wszystkie, parafrazując Pawła, wszystko inne to pstercie. A to jest dopiero coś. I też to zaważa na pewną szkołę, Marii. A to jest bardzo potężne poznanie i sądzę też doświadczenie Jezusa na szkole. No i na końcu, kończąc już Ewangelia, dzisiejsza to jest 8 rozdział Jana. Chciałbym tutaj przekazać dwie idee, które są moim zdaniem kwintesencjalne, najbardziej istotne. Czyli nie tyle właśnie dramatyczne, pewne przygód, prowadzenie Boże z Izajasza. Bóg, który inicjuje wielkie procesy w naszym życiu, przełomowe momenty i w ogóle momenty surrealistyczne, czyli nas, przyrodzoności głogowskiej. Ale i nawet niepoznawane Boga jest moim zdaniem esencjalne. To są akcydentalne jednak. No może nie akcydentalne, nie mówisz to ale nie są to najważniejsze sprawy. Najważniejsza sprawa, właśnie najważniejsze dwie sprawy pokazuje Ewangelia. A mianowicie jedna rzecz to jest, że Jezus tej pani, tej panience, tej prostytutce, czy po prostu kochance, odpuszcza grzech. I to nie tylko te przeszkody, mówiąc, nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. W tym momencie odpuszczę ci wszystkie grzechy. Ani ojciec rodzony, ani matka. Jeśli ma męża, to ani mąż, ani dzieciaki. Nikt jej nie jest w stanie odpuścić grzechy. Wobec tego nikt nie jest w stanie uspokoić jej sumienia, które być może będzie kamienować ją bardziej.
rodziny. Mam nadzieję, zwiesiwszy trochę głowy, opuściwszy trochę głowy w tym swoim zadufaniu. To Jezus jej powiedział, jeszcze ale wspomniałem, Jezus jej jeszcze powiedział, idź i nie grzesz więcej, czyli chciałbym Pana Jezusa poprosić, żeby nie mówił moralizatorsko, idź i nie grzesz więcej. I sądzę, że On nie mówił tutaj moralizatorsko, jak kiepski kaznodzieja. Nie powinniście grzeczyć, nie powinniście, co to za gada. Natomiast podejrzewam Pana Jezusa, bo gdybym ja był Bogiem, to tak zrobił, że gdybym powiedział, idź i nie grzesz więcej, to w tym poleceniu, w tej radzie jest już Jego łaska, jest moc, power. Idź i nie grzesz więcej, a ja Ci w tym pomogę. Jak bardzo ja czuć, chciałbym usłyszeć nad sobą z mocą wypowiedziane przez Boga słowa: Piotrze, nie będziesz już grzeszył tym grzechem, właśnie tym, który Cię trafi od lat, od którego nie możesz się odbić. Jak bardzo bym chciał się od tego grzechu odbić, ale póki on mi nie powie tych słów, to się nie odbije. I wy też. Po to się tutaj gromadzimy, żeby on powiedział te słowa na dla. I ostatnia rzecz, to wiesz, o grzechach wstecz i grzechach w przód. A ostatnia idea, jak już ci panowie się rozeszli, to na placu przed kościelnym, przed świątynią, pozostał tylko on i ona. Romeo i Julia, chłopak i dziewczyna z Peronu, Szekspira i Jana. A więc tych dwoje to jest miłość. To jest miłość, której bardzo kocham Jezus. Dlaczego? Bo chcę, żeby ona była w epicentrum placu. Na środku stoi ona, a nie on. Bóg w relacji do Was, Szanowni Państwo, Was chce postawić. Bóg jest antropocentryczny, nie teocentryczny. Oczkiem, źrenicą w oku i oczkiem w głowie Boga jesteś Ty, a nie Bóg. Dlatego Pana jest w centrum. A jest jeszcze taki jeden myk. Jezus na początku świeci tej sceny i naucza ludzkość siedzieć na tronie. Czy to jest antokrator i to jest nauczyciel ludzkości, rabin przez świat, arcykapłan, sieć, niczym papież czterący robił z kartki. Ale gdy przyprowadzą ją i oskarżają, gdy ona stoi na środku, to nagle on, ratując ją, pokryła się aż do ziemi i coś tam bardzo przed palcem w tym prochu, w tym piachu. Już jest pochylony, jakby się kłamił, jakby jej do stóp. Gdy oni ją oskarżają, dalej on wstaje, coś tam mówi, a potem znowu. I te dwa pochylenia się do ziemi, proszę Państwa, to jest pierwsze pochylenie, oznacza, że on dla niej, czyli dla Ciebie, przyszedł z nieba na ziemię, na świat, a to drugie pochylenie, to, że wszedł w śmierć, na krzyż i w grób dla niej. Bo dwa razy przypada do siebie. Pierwszy raz wcielenie,